Szczęść Boże kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daily Bread w uroczystość Zesłania Ducha Świętego i w ostatnim już odcinku w okresie wielkanocnym. Dochodzimy do ostatecznej kulminacji momentów zbawczych, i to jest w Panu Bogu niesamowite, bo to, co On zapowiedział, to wszystko ciągle się wypełnia. I choćby człowiek chciał zatrzymać moc słowa Bożego, to nie jest w stanie tego uczynić. I choćby nawet wydawało mu się, że niszczy dzieło Boże, tak jak w przypadku Judasza, okazuje się, że ostatecznie przyczynia się do Jego wypełnienia. Moi drodzy, rozpoczyna się epoka życia w Duchu Świętym, epoka nowego życia, które otrzymujemy. Dopełnia się to, co Jezus zapowiedział w swojej śmierci, męce i zmartwychwstaniu. Od teraz możemy chodzić w Bożej obecności, w mocy Ducha Świętego, możemy słuchać tego Ducha i posługiwać się Jego darami. To jest w tym wszystkim najpiękniejsze. I oczywiście fragment z dziejów apostolskich, który opisuje zesłanie Ducha Świętego jest przebogaty w treść, Dlatego skupimy się tylko na, jednym, je, na jednej jego części, która brzmi następująco. I wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Zobaczmy moi drodzy, duch święty daje niesamowity dar człowiekowi, rozumienie języków. Jeden duch, który uzdalnia do mówienia wieloma językami. To jest taka przeciwwaga do sytuacji z podwieży Babel, gdzie wszystkie narody chciały mówić jednym językiem. Jednak ostatecznie nie wyszło im to. Nie rozumieli się pomimo tego, że stworzyli wspólny język. Pan Bóg doprowadził do tego, żeby się rozpierzchli na wszystkie strony świata. Tutaj jedna wspólnota mówi wieloma językami, które rozumieją wszyscy. I to jest przepiękne. Mi tutaj nie chodzi w interpretacji tego słowa o dar języków, którym posługiwali się apostołowie, ale o problem porozumiewania się i rozumienia naszych języków w naszej codzienności, w spotkaniach z bliźnim. Jak bardzo stało się to dla nas kłopotem. Przychodzą czasem małżeństwa na rozmowę, oddzielnie małżonkowie, i mówią, że nie potrafią się dogadać w związku. Jednak kiedy rozmawiam z jedną i drugą stroną, no okazuje się, że to nie jest tak, że jednej zależy, a drugiej nie. Obojgu zależy na budowaniu tego związku. Jednak mimo wszystko nie potrafią się dogadać. I tutaj potrzeba mocy Ducha Świętego. Mocy z pięćdziesiątnicy, która pozwoli wyrwać pychę z serca człowieka, bo to z reguły od tego się zaczyna, i potrafić się pogodzić, potrafić się zrozumieć. Zobaczmy, w wielu małżeństwach powstaje ten problem, kiedy na przykład jedna strona mówi, że nie jest kochana, nie czuje się kochana, a druga, że przecież ciągle robi jej prezenty. Natomiast tamta nie potrzebuje prezentów. Tamta, żeby czuć się kochaną, potrzebuje na przykład przytulenia, czego nie okazuje druga strona. I takich sytuacji jest mnóstwo. Ktoś bardziej potrzebuje słowa uznania, a inny, na przykład, będzie chciał po prostu z tą osobą być, przebywać, spędzać czas. I tutaj powstaje zgrzyt. Oczywiście w psychologii nazywa się to językiem miłości, jednak nie o samą psychologię tutaj chodzi, bo my możemy znać swoje języki miłości i w ogóle powinniśmy sobie je przegadać, co ja uznaję za mój język miłości, czego mi potrzeba, żebym czuła, czy czuł się kochana przez drugą osobę w małżeństwie. Ale to wszystko musi dopełnić Duch Święty. Ponieważ same języki miłości nie wystarczą, to Duch Święty sprawia, że je, będąc nim napełniony, będę w stanie zrozumieć drugiego człowieka i w ogóle będę chciał go zrozumieć. Czy to będzie współmałżonek, czy to będzie klient, czy współpracownik, czy przyjaciel, czy choćby nieznajomy. To jest bardzo ważne, bo Duch Święty daje nam ten dar rozumienia języków, nie tylko jako dar charyzmatyczny dla wspólnot. Ale dar w codzienności, że ja będę w stanie przekroczyć swoje ludzkie ograniczenia, granice, które sam sobie nakładam, choćby stereotypy, które rządzą na przykład mną o kimś i będę w stanie wejść w jego serce, czyli próbować go zrozumieć, próbować uratować jego słowo. Moi drodzy, zachęcam wszystkich do mocnej i wytrwałej modlitwy do Ducha Świętego, szczególnie w małżeństwach, w których jest problem z dogadaniem się. Rozmawiajcie na temat waszych języków miłości, co czego potrzebujecie, żeby czuć się kochanym i mówcie o tym drugiej osobie, bo ona może na, na przykład o tym po prostu nie wiedzieć pomimo dobrej wiary. I proście Ducha Świętego, aby jednoczył was, jeden duch i jedno serce niech ożywiają wszystkich wierzących. Błogosławionej niedzieli ostatniej w okresie wielkanocnym i do zobaczenia jutro.